Coś tu kurde, kto tam padł? Ej, nie, dobra. Czek przed nami. Koszmar to ja przez ostatnie parę tygodni na serwerach Helletus przeżywałem, wiesz? Ej, z lewa strony, kurwa, jak on nie padł? No mówiłem! No ale to nie mówiłeś, to strzelaj! Na co ją, kurde? Więc możesz odświeżać gdziekolwiek. A ja biegłem do tego punktu, żeby odświeżyć. Właśnie tak myślałem, że ten. Jak dużo gram w Helletus, później po jakimś czasie przechodzę na postscriptum, to mam takie, kurde, jak widzę linię krzaków, to szukam obejścia. Szukam obejścia. A tu przez krzaki. Dup przez krzaki i już, kurde, na maślak. W tym roku, jeżeli twórcy Helletus nie zabiorą się do roboty, to po prostu cienko to widzę, no. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki, Helletus to ostatnich parę tygodni, to jest po prostu dno i wodorosty, żenada. Dużym problemem w Helletus jest optymalizacja. Na każdej mapie gra zachowuje się inaczej. Nieraz strzelasz do gościa, dostajesz stateru i nie możesz w niego trafić. To jest niedopuszczalne w tego rodzaju grach, nie? Ja się strzeliwywałem, wiesz? To on pod lupę, tak? Oni są w tej dolinie na dole, czy nie? Tak, tak, na Lekerfur. Pod szóstką powinieneś mieć jeszcze lornetkę. Pod szóstką jakiś aparat jest. A, to jesteś zwykły ten. Tak, zbierzam. Dobierz pan aparat i nadal. Tutaj. Admirale, czekajcie, jak... No ja wiem! Czekaj, w tych krzakach przed nami. No, tylko się odświeżamy. Nie. Jakbyś mógł do mnie podbiec, stawimy bliżej. Biegnę. Spotkam się w połowie. Już cię widzę, dobra. No spokojnie. Co? Strzelają się. Cieszę, że tu szopy. Będziemy próbowali. Szeroko i do przodu, dawaj. On Grand Route. Szeroko frontem. Tu jakiś pojazd jest jeszcze. Jest ten unieruchomiony, z tego co widzę. A to Francuzi w ogóle, nie? Helletus nie ma. Ja? Tak. Ja z moździerzem. Leicher Borser. Portal. Postarajcie się skakać. Połowa składu raz, połowa składu drugi. Zdarza się, no. Jedni składą ogień zaporowy na drugą. Rzucam smoka przydano. Co? Nie wiem, chcemy spróbować przejść bardziej na południe teraz. Ja bym. Znaczy ja bym już biorąc na widok Marwołym poszedł, nie? Właśnie to chcę zrobić. A Dawid też. Gdzie oni są? W krzakach czy gdzie? Mniej więcej na punkcie 19 i na bomber markerze powinni być. Aczkolwiek ja bym się bach, szczekaweczko, gansio. Ja tu z północy dostałem. Dziękuję. No to idziemy na ten następny punkt, to idziemy, no. Kebab. Jeżeli to jest dostajesz z północy, idziemy na południe. Podziękował. Oj, ktoś tu się trafia, no. Dobra, tu można przeskoczyć, będzie niższy teren. Ale się leczę już. O, dziękuję. Ale faktycznie to jest jedna z niewielu gier, powiem szczerze, która w taki oczywisty sposób premiuje picie. Jesteś radiem. Masz radio na plecach. Jesteś widoczny bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo. Welcome. Radio na plecach jak, tak? Innymi słowy, możesz wykorzystać to, że masz radio na plecach. Jesteś jakby chodzącym radiem. Więc możesz odświeżać gdziekolwiek. A ja biegłem do tego punktu, żeby odświeżyć.
Właśnie tak myślałem, że ten. Przepraszam, wy tam walczycie, ja tylko się napiję, coś? Mister Ice... Deko, w tej chwili więcej graczy jest w Hell Let Loose i tego nie ma co ukrywać. No nie, no... Jest więcej graczy w Hell Let Loose, to nie znaczy, że nie są bardzo satysfakcjonujące, bo... Hell Let Loose pozyskuje nowych graczy, cały czas nowych graczy. No wiadomo, jest łatwiejsze, na pewno jest to Splitum, te budynki ładniej wyglądają, takie tam rzeczy, bo dla nowych, młodych graczy są to rzeczy, które są bardzo istotne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki, Hell Let Loose to ostatnich parę tygodni to po prostu dno i wodorosty, że nada. No na 20 gier jedna porządna rozgrywka się trafi, no gdzie tutaj bijemy się od kurde ponad, to już druga rozgrywka i jest tak zacięta walka, że po prostu spory skupy sobie spalają, nie? Zresztą słychać i widać, tak, co się dzieje. Nie ma lepko. Sprawdzę portki, tylko trzymam, czekaj. Są moździerze, są działa, są granatniki, no masz wszystko. Jak jest wojna, tutaj naprawdę, jak jest wojna, to jest wojna. A jest! Ja powiem tak, no można sobie obejrzeć później zapis streama, który będzie od samego początku i samemu podjąć decyzję. Nie jednemu bardziej spodoba się to, drugiemu spodoba się bardziej tamto. No ja tutaj za nikogo nie podejmę decyzji, nie? Czy ma kupić taką grę, czy inną. Chyba... Znaczy, no Postscriptum jest dużo bardziej rozbudowany. Dużo, dużo bardziej jest rozbudowany. Tu nawet nie ma... Uwaga, Chalk tu jest na środku ulicy chyba. Dużo bardziej rozbudowany, ale nie skomplikowany, bo wiele osób myśli, że to jest skomplikowane. On nie jest skomplikowany. Nie. Bo mimo tego, że naprawdę, no jest czym się bić, no. Nie nudzisz się, możesz sobie mówię. Jak mówię, na początku moździerzem grałem, później teraz mam pioniera, zaraz może wezmę sobie kurde jakiegoś... Barry Granon może pójść. Nie, także... Skład na przykład, mówiłem, taka drużyna dziewięcioosobowa jak nasza w tej chwili, ma możliwość... Co? Czy mapy, na której gramy i roku, w którym gramy, możliwość walki z czołgami, z piechotą. Ja zostałem zbombiony. Blisko. Zbombiony? Tak. Dowódca, tutaj. Macie na czerwono, na mapie i szeroko. Dobra, czekajcie. Już kurde, kładę się z moździerzykiem. Co to za... Panowie. Jak tyle, że... Dobra. Tu był ten. Atakujemy. To był fob francuski. A to... Tak? Może to dostał z moździerza. Został na szczęście. Nie twoje? Będę na ciebie w tego admirale. Postawimy ralika. Dobra, to ja nie odświeżę. Tak. Fuck. Przepraszam. Okej, jak jest wroga piechota, no to trzeba moździerza przypierdolić. Jestem... Unit medic. Mortar, danger close. Stay low, don't go forward. Okej. Dajcie mi sekundę, bo wrożyska piechota. Grący z jeszcze szuca. A może neutrali. Już, jeszcze sekundkę. Dobra. Już myślałem, że ten poradzi. Biegnę i piję na przemian, także... To dobrze, to bardzo dobrze. Bierem to panie.
pilnujcie go, ja go dojeżdżam z M-checkiem. Bardzo ładny. Bardzo ładne, fosforowe. Granat! Uwaga, poszedł granat. Tam nie biegać. Martwy. Nasz czołg tu jeździ? Mają... Francuza, normalnie w ptakach zarwałem. Albo ja! Ja zarwałem. Nie, no, nie załatwiał. Jakiś show chyba koło nas jest. Nie, tak, tak jest, głowy nie wybiera w ogóle. To jest ten... Na razie ktoś podnieść? Może? Bardzo ciężko jest nam odcięty przez czoło. Chyba wszyscy zginęliśmy. Redzik się od... Ja już nie mam opcji do wyboru. Ale wiesz... Ale ja mam opcji do wyboru. To jest na głowie. Dziękujemy, cyk. Na głowie? Lewej. Centralnie? Nie, po cichu, podejdziemy tu po cichu. Niech twoja śmierć się do czegoś przyda. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzysz! No. Też poleżę. Też leżę. Ale Barta mam niedaleko. Chciałbym. Trzymaj się, kapitanie! Dorzucę tylko jajeczkę i... O nie! Nie poddaję się, nie poddaję, kurde. Nie poddawajcie się, pany, do prywatnych się nie respałcie. Do końca, do końca. Celowany gościu tam jest, jak nic. Do końca, kamp w grupę Steiner. Trzymaj się, Kłado, trzymaj. O! Galera! Ajajaj. No! Who wasted the tickets? Jeden punkt, znaczy ten zabrak, nie? Wow. Look at the ticket difference. No! Jedna flaga. Dobra, ja dziękuję bardzo, chłopaki. No, ja też, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Dobrej nocy, zapraszam na następny. Trzymajcie się, hej, hej. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cybermarian.